Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Pogadamy sobie dzisiaj o Hogwarts Legacy i trochę kontrowersji jest wokół tego. Te kontrowersje są zabawne i wynikają z dwóch rzeczy. Przede wszystkim gracze, którzy kupują Hogwarts Legacy są ponoć transfobami, czyli to niedobrze, bo ja też kupię przed premierą. I za dużo ludzi kupuje preordery, co też jest niedobrze, bo to źle wpływa na branżę. Podyskutujemy sobie trochę na ten temat. Ostatnio pojawił się taki 40-minutowy pokaz gameplayu z Hogwarts Legacy. Ja go oglądałem na Steamie, na streamie i nawet nagrywałem, ale gdzieś mi się zgubił. I nie wrzuciłem tego ostatecznie na YouTube'a, co jest dużym błędem, bo materiały z Hogwarts się oglądają bardzo, bardzo mocno. Ale przyjrzymy się trochę tej sprawie, pogadamy o niej. Będę tutaj podążał za materiałami z gry online, bo tam to zostało opisane w formie artykułu, więc proszę Państwa bardzo serdecznie, zaczyna się to w sposób następujący. Hogwarts Legacy sprzedaje się jak ciepłe bułeczki, mimo że premiera gry dopiero za miesiąc. Niestety część graczy nie pochwala tego uczynku w kulturalny sposób, złośliwie przypisując preorderowcom transfobię. Jakby rozumiemy, że społeczność graczy to jest bardzo duża grupa ludzi, o różnych poglądach, różnych zainteresowaniach. I wiadomo, że w tej społeczności zdarzają się tacy, którzy mają skrajnie niepoprawne politycznie poglądy, skrajnie poprawne polityczne poglądy, to jest tygiel, cała masa różnych ludzi. Natomiast świat Harry'ego Pottera naraził się z społeczności, która tępi, powiedzmy, transfobię przez to, że na czele tego świata, już być może nie tak dokładnie, ale stoi J.K. Rowling, której wypowiedzi mogły być kontrowersyjne, ale niezależnie od tego, czy one są kontrowersyjne, czy nie, Hogwarts Legacy niewiele z J.K. Rowling ma wspólnego. Ale najwyraźniej, jak już powiesz coś niewłaściwego, i to właściwie zaraz też sobie o tym pogadamy, na ile to jest niewłaściwe, to też jest kwestia dyskusyjna, to nie tylko ty jesteś usuwany z internetu, ale wszystkie twoje dzieła aktualne są usuwane z internetu. Wszystkie dzieła, które powstaną na bazie tego, co kiedyś stworzyłeś, także musi być od razu usunięte z internetu i bojkotowane, kiedy tylko się pojawi. To jest przeginka i powiedziałbym, że jest to pewna forma prześladowania. I niezależnie od tego, czego dotyczy sprawa, prześladowania innym prześladowaniem nigdy nie zwalczysz. To jest dokładnie ten sam problem. Znaczy, ludzie się nie zmieniają. Prześladują teraz ludzi z różnych powodów. Albo z innych powodów niż w przeszłości, ale to są nadal prześladowcy. Im się wydaje, że ratują świat. Ale przejdziemy sobie zaraz do tej sprawy na spokojnie. Rozpiszemy ją na czynniki pierwsze, ale najpierw trochę o tych preorderach, o tych bestsellerach. Więc aktualnie tytuł plasuje się w czołówce najlepiej sprzedających się gier na Steamie. Pierwsza piątka to są, zdaje się tak, jest Dziedzictwo Hogwartu, Call of Duty, EA Sports, FIFA 23, Sid Meier's Civilization 6 i Cywilizacja 6 i Dead by Daylight. Te ostatnie dwie gry są za 25 zł, no ale to jakby community tych czterech gier, które wymieniłem. No i jeszcze jest GTA, zaraz. To są bardzo silne gry, które funkcjonują od wielu lat. Oczywiście FIFA jest nowa, Modern Warfare 2 też jest nowy, ale to jest Call of Duty, to jest marka, FIFA też jest marka. Więc one są na topie, no i Dziedzictwo Hogwartu przebiło to wszystko, co bardzo mocno świadczy o tym, że społeczność Harry'ego Pottera, fanów Harry'ego Pottera jest ogromnie silna, w kwestii preorderów przynajmniej. I tak przeczytałem sobie komentarze ludzi i no nie są zachwyceni czytelnicy tym, że tak dużo jest preorderów. Cały czas takie dominuje przeświadczenie, że hej, niszczycie branżę, niczego się nie nauczycie, jesteście idiotami, kupujecie grę w preorderach, a potem buble wam sprzedają i przez to robią buble, bo wy właśnie kupujecie w preorderach. Wydaje mi się, że sytuacja Hogwarts Legacy jest odrobinę inna, że to jest trochę inna grupa graczy. Oczywiście wszyscy, którzy grają w gry, zwłaszcza którzy grają w RPG, też kupią sobie Harry'ego Pottera, ale to grono osób jest drastycznie powiększone przez wszystkich tych, którzy uwielbiają Harry'ego Pottera i nie bardzo wnikają z reguły w światy gier. Znaczy jakby wiedzą, że są gry, od czasu do czasu w coś zagrają, ale to nie jest ich główna rozrywka. Natomiast po Harry'ego Pottera sięgną i oni nie są do końca świadomi tego, że dzisiaj gry się wydaje w stanie niedokończonym z reguły, więc oni w ogóle mają gdzieś to, nie czytają artykułów. Może od czasu do czasu obejrzą jakiś gameplay, ale są zachwyceni samym Harry'em Potterem. To jest trochę inna grupa. To tak jak przy grach mobilnych. Trudno tych ludzi nazwać w pełni graczami. Oni po prostu bawią się na telefonie albo tam na tablecie. Więc ta grupa została bardzo, bardzo mocno poszerzona i trudno mieć pretensje do wszystkich graczy za to, że ta taka dodatkowa baza osób zainteresowanych Harry'em Potterem nagle kupiła preordery i trudno psioczyć na wszystkich. Oczywiście preordery są pewnym problemem, no ale z drugiej strony trzeba też pamiętać,
I gracze z reguły to wiedzą, tacy prawdziwi gracze, którzy siedzą w grach, że tę grę można oddać po 2 godzinach. Więc nawet jeżeli ktoś kupi preorder, bo jest zajawiony bardzo mocno na grę, jeżeli się okaże, że ona jest niedokończona, że technologicznie jest niesprawna, że nie chodzi mu na sprzęcie, to spokojnie zwróci ją po 2 godzinach i nic wielkiego tam się nie dzieje. A mówimy o preorderach na Steamie. Steama dotyczy ta reguła zwrotów. Zdaje się, że Epica chyba też, więc nie ma się co za bardzo tak spinać strasznie, że te preordery są krzywdzące dla całej branży. Krzywdzące dla ludzi sprzedających grę są zwroty preorderów, bo to jest duża kasa, którą się traci, więc to też pewnie może być jakaś lekcja i nauczka. Ale pal licho, jak mówię, to jest trochę inna grupa odbiorcza, nie ma się co unosić. Aktualnie produkcję można nabyć przedpremierowo na Steamie i Epic Games Store w 2 wersjach. Podstawowej w cenie 269 zł lub Deluxe 309 zł. W skład obu wydań wchodzi oczywiście egzemplarz gry. W pierwszym przypadku uruchomimy ją 10 lutego, w drugim 3 dni wcześniej, czyli 7 lutego. Najwyraźniej gracze ufają studiu Avalanche Software, licząc na doskonałą rozrywkę, a wielu z nich zamierza zacząć zabawę wcześniej. Ja opowiadałem o tym wcześniej, ja nie ufam Avalanche Software, znaczy nie mam żadnych podstaw, to jest pierwsza ich gra tego rozmiaru. Dużo osób myśli, że to jest Avalanche Studios. To jest trochę inna firma, to oni zrobili Just Cause i mają trochę doświadczenia, jeżeli chodzi o kreowanie wielkich światów. Wielkich otwartych światów. Natomiast Avalanche Software niespecjalnie. Oni robili jakieś minimalistyczne produkcje. Nie wiem, czy tam mieli... Chyba mieli trochę wspólnego z jakimiś produkcjami dla dzieci, ale nie pamiętam dokładnie, co to było, więc nie będę się tutaj bawił. Widać, że oni są bardzo mocno na... Bardzo są sami nahypowani na ten swój produkt. Te ich pokazy są przepełnione zachwytami. I oczywiście to może być marketing. Pewnie jest marketing. Ale wydaje mi się, że oni spełniają jakieś swoje ambicje i swoje marzenia i właściwie to im się trafiła kaczka znosząca złote jaja. Ten produkt, bo widać, to się sprzedaje straszliwie, nieważne, to jest zapotrzebowanie ludzi na świat stworzony przez J.K. Rowling jest ogromny, na Harry Pottera jest ogromny, na Hogwarts jest ogromny, najwyraźniej transfabów jest pełno na świecie i muszą też w coś grać. Hogwarts Legacy ukaże się w przyszłym miesiącu. Ukaże się na PC-cie, PS5 i konsolach nowej generacji, czyli Xbox Series X i S. PS5 też jest konsolą nowej generacji. Właściwie aktualnej generacji, ostatniej generacji. I to dobrze, że została przesunięta na paru innych urządzeniach. To znaczy, że deweloperzy nie pchają się z motyką na słońce, tak jak Redzi się na przykład pchali z Cyberpunkiem. Jeżeli ta gra nie chodzi na konsolach starych generacji, to niech sobie wezmą trochę czasu i niech to zrobią dokładnie, bo nie ma nic gorszego, niż sobie strzelić w stopę, wydając produkt, który totalnie nie działa w większości przypadków, a tak było z Cyberpunkiem na konsolach starej generacji, no nie oszukujmy się. Przy całej mojej miłości do Redów, to mam wrażenie, że tam w marketingu źli ludzie pracują. W sensie to... powiedziałem to. Tak czy inaczej. Jeszcze jedną rzecz chciałem dodać do tego. Kurde, wyleciał mi z głowy, ale dobra, to do tego sobie wrócimy. Użytkownicy Nintendo Switch będą musieli poczekać jeszcze dłużej, bo tam do 25 lipca stare generacje dostaną premierę 4 kwietnia, chociaż to też nie jest jakby na 100% pewne. Będziemy mieli polską wersję językową, w postaci napisu. A teraz, wracając do tej afery z J.K. Rowling. Pamiętacie aferę wokół słów J.K. Rowling sprzed 2 lat, gdy autorka książek o Harrym Potterze zabrała głos w sprawie osób transpłciowych? Krótka wypowiedź autorki na Twitterze przerodziła się w trwającą 2 lata dyskusję dotyczącą równouprawnienia osób transpłciowych w społeczeństwie. No, nie do końca się przerodziła w taką dyskusję. Zawsze była dyskusja na ten temat, są ludzie, którzy mają różne opinie i uważam, że mają prawo do różnych opinii, pod warunkiem, że jakby autentycznie nie krzywdzą kogoś. To zawsze jest tak, że no musimy mieć pewną swobodę w wyrażaniu swoich opinii, bo inaczej wolność słowa szlak trafi totalnie. I czasami krzywda jakiejś grupy osób nie jest wystarczającym argumentem. Taka krzywda, że jestem urażony, źle się czuję, to było niemiłe i tak dalej, to nie jest wystarczająca krzywda, by zaburzać istnienie wolności słowa. Ale co J.K. Rowling powiedziała dokładnie, by sobie przypomnieć? Ona powiedziała 2 rzeczy. Jedna była taka bardzo kontrowersyjna, ponieważ domagała się, zgłosiła protest wobec używania wobec kobiet zwrotu osoby, które mają okres, czyli zamiast używania słowa kobieta mówimy osoby, które mają okres, więc to gdzieś tam jej to nie podpasowało. I opisała to w taki zabawny sposób, być może trochę zaczepny. Natomiast druga była kwestia, ona zgłaszała chyba protest wobec tego. Tam jakby toczą się dyskusje na temat tej płciowości, to wiecie, to są bardzo to są złożone sprawy, to dużo by trzeba na ten temat gadać. Ja staram się uprościć to, bo wolę pogadać o Harrym Potterze niż o tych sprawach, ale jest taka kwestia, że z toalet przeznaczonych dla kobiet mogą także korzystać mężczyźni, którzy identyfikują się jako kobiety. I
ona postrzega to jako zagrożenie dla kobiet, ponieważ mogą się znaleźć mężczyźni, którzy będą nadużywali tego, podając się za kobiety, by tylko tam być i mieć jakieś dodatkowe przeżycia i być może zachować się agresywnie w stosunku do kobiet. I jest to zagrożenie, które być może jest nawet realne. I wiem, że to być może jest nie fair, że ktoś może być postrzegany jako tworzący zagrożenie wobec kobiet, a nie mając złych intencji, ale jest to sytuacja, która może wzbudzać jakieś wątpliwości. Co u niektórych. Czy tego typu dywagacje narażają mnie na bana na YouTubie? Ja już nie wiem, czy to już nie jest też nadużycie. Tak czy inaczej, uważam, że J.K. Rowling ma prawo do wyrażania swojego zdania. Uważam, że ono nie było krzywdzące do tego stopnia, by trzeba ją było usuwać z internetu i by wszystkie jej przyszłe i aktualne dzieła traktować jako coś, co powinno być zakazane. Może spalimy Harry'ego Pottera na stosie. Były takie czasy, że chyba księża w Polsce gdzieś tam w jakiejś parafii palili Harry'ego Pottera na stosie, bo to okultyzm, a teraz będziemy palili Harry'ego Pottera, bo autorka ponoć jest transfobiczna. Transfobem. Tak się mówi? No to jest absurdalne. Też mi się wydawało, że osoby, które zgłaszają tego typu zastrzeżenia wobec fanów Harry'ego Pottera, to jest nieliczna grupa. To jest mała grupa takich krzykaczy, którzy gdzieś tam lubią robić zamieszanie na Twitterze i trochę prześladować też ludzi właściwie Bogu Ducha winnych. Ale wydaje mi się, że to zaczyna coraz bardziej się rozkręcać, bo jest też taki wpis. O, zobaczcie na to. Światopogląd Rowling wywarł również wpływ na uniwersum Harry'ego Pottera, w tym na odbiór gry Hogwarts Legacy. Wiele postów i dyskusji na Reddicie, rozpoczynających się w kulturalny sposób, z czasem jest blokowanych przez administrację. Powodem tego są mnożące się nieprzychylne komentarze, w których użytkownicy nazywają osoby preorderujące grę transfobami. Tak samo jak część ludzi mówi o J.K. Rowling. Aktualnie serwis filtruje wątki, aby upewnić się, że nie dochodzi do nich do łamania postanowień regulaminu. Ja byłem do tej pory przekonany, że to jest tak jak powiedziałem, niewielka grupa ludzi, która gdzieś tam jest dosyć głośna i wyraźnie jest widoczna, ale jeżeli oni są w stanie doprowadzić do takiej dyskusji, gdzie dochodzi do zablokowania wątku na Reddicie, a z Reddita korzysta jednak bardzo dużo osób i te głosy są tam wyraźnie widoczne, no to już zaczyna być lekką przeginką. Dla mnie to jest po prostu kolejna forma prześladowań i są ludzie, którzy lubią wsiadać na takiego konika pokrzywdzonych, by móc prześladować innych, by się stawiać na wyższej pozycji. To jest ten virtue signaling, tak to się nazywa, że ktoś udaje kogoś bardzo szlachetnego i swoją szlachetność wyraża przez to, że szkaluje innych, których tylko może podejrzewać. Nawet nie ma żadnych dowodów, że ma jakieś zachowania niewłaściwe ta osoba szkalowana, ale już jest okazja do tego, żeby wykazać się swoją szlachetnością. Więc jest to absurdalne kompletnie. Po pierwsze, nie ma co się czepiać preorderów, bo to są ludzie, którzy uwielbiają Harry'ego Pottera i kupią tę grę i ich w ogóle nie interesuje, czy to wpływa pozytywnie czy negatywnie na branżę gier. Druga sprawa, te osoby oskarżania o transfobię jest, myślę, że jest rozbuchane do granic możliwości, dlatego że to jest też klikalne. Ja postaram się uniknąć tego typu skojarzeń w tytule, żebyście Państwo mnie o ten clickbait też nie podejrzewali, ale temat jest do pogadania na spokojnie. Kolejna rzecz, trochę właściwie kolejna, albo i poprzednia rzecz, wracając odrobinę do tego pokazu 40-minutowego, ja go sobie chyba jeszcze obejrzę i zarejestruję i skomentuję, bo wiem, że Państwo lubią takie rzeczy oglądać, a ja chętnie do tego wrócę. Może gdzieś trochę bliżej premiery, dlaczego by nie? Nie chcę wrzucać materiału z Harry'ego Pottera zbyt wiele teraz, chociaż zakładam, że w tle teraz jak Państwo sobie słuchają mnie, to lecą obrazki z Harry'ego Pottera, więc możecie rzucić okiem też oprócz słuchania. By sięgnąć to, po to odrobinę i przypomnieć, co tam się znajdowało. Więc zaprezentowano nowy gameplay z Hogwarts Legacy. Ma on aż 40 minut i pokazuje eksplorację otwartego świata. Poza Hogwartem, jak i potyczki na arenach. Hogwart pokazywano podczas pierwszego pokazu i tam był to jest w ogóle inna sprawa, że to trochę klatkuje cały czas, więc mam nadzieję, że deweloperzy dowiozą także technologicznie. To jest kwestia, którą powinniśmy tak naprawdę... To są rzeczy, o których powinniśmy rozmawiać. Czy to będzie chodziło w odpowiedniej ilości klatek na sekundę, a nie to, czy to jest transfobiczne, albo czy preorderów jest za dużo. Są w ogóle drugorzędne kwestie, ale pal licho. Więc pokazano za pierwszym razem tą szkołę. Wygląda moim zdaniem bardzo ładnie, chociaż tak trochę staroświecko, w sensie takim, że
To są ładne budynki, ładna architektura, natomiast trochę brakuje detali otoczenia. Widać, że to jest taka produkcja, która być może nie musi się skupiać na detalach, może nie jest to do końca istotne. Nie ma tam takiego brudu, jakichś śmieci, mało jest takich szczególików. Nie przeszkadza mi to, zwracam na to uwagę, to taki styl trochę z lat 2017 bardziej niż 2022. Nie jest to problem, tylko mówię, bo to absolutnie nie potrzebuje jakiegoś tam super dużej ilości detali, zwłaszcza jeżeli ma to wpłynąć negatywnie na optymalizację. Podczas pokazu tego aktualnego zademonstrowano dla odmiany latanie na miotle oraz hipogryfie, które zresztą latanie na hipogryfie bardzo było sympatyczne, zwłaszcza jak hipogryf wyskoczył z torby. Bardzo dobrze jest zrobione w ogóle, ta cała otoczka, taka, te wszystkie animacje zrobione na potrzeby Hogwarts Legacy bardzo dobrze kojarzą się z filmem. Ten świat stworzony w grze jest spójny z tym filmowym, bo to jest też tak, że chyba wszyscy fani Harry'ego Pottera, włącznie ze mną, chociaż nie nazwałbym się fanem, ale przeczytaliśmy książki i książki tam nam zaoferowały dużo, bo tam trzeba było pracować wyobraźnią, natomiast filmy nadpisały te nasze wyobrażenia, oferując wizualnie wszystko to, co żeśmy sobie wyobrażali. Więc tak, przez pryzmat filmu chyba postrzegamy dzisiaj Harry'ego Pottera przede wszystkim i te animacje dlatego są takie spójne. Co my tu mamy? Podczas pokazu demonstrowano latanie na miotro oraz hipogryfie, czy rozgrywając się na specjalnych arenach starcie, w których przyjdzie nam się zmierzyć z rozmaitymi magicznymi bestiami i innymi czarodziejami. System walki też moim zdaniem jest atrakcyjny. O ile sama arena nie wydaje mi się jakaś atrakcyjna, ja nie lubię czasu marnować w grach na areny, chyba że one mają coś do dodania fabularnie, no ale to jest tam okazja, żeby sobie przećwiczyć. Podoba mi się ten system walki. On wygląda ładnie, wydaje się dynamiczny, właściwie taki trochę nietypowy. To jest coś, co wybiega być może poza Harry'ego Pottera, bo te walki na różdżki były takie, sprowadzały się do robienia poważnych min i napinania mięśni, których nie widać. Ale tutaj ta walka jest dużo bardziej widowiskowa, rzuca się te zaklęcia, zasłania się przeszkodami różnymi, rzuca się tymi przeszkodami, takie trochę Spidermana w tym widzę, trochę Batmana. Nagrodą za zwycięstwo w tej ostatniej aktywności, czyli arenach, będą przedmioty kosmetyczne, pozwalające dostosować wygląd protagonisty oraz protagonistki. Tam dosyć dobrze deweloperzy pomyśleli o tym wyglądzie postaci i że on jest, może być istotny dla graczy, chociaż wydaje mi się, że ja wiem, jak się nazywa, to, że mięśnie twarzy dobrze pracują. Boże. Animacje twarzy naszego bohatera są dosyć ubogie. Te postacie takie wyglądają jak po wylewie trochę, po udarze. Żeby nie chcę urazić nikogo po udarze. Wiecie, tam bardzo, bardzo mało emocji jest na twarzach naszych bohaterów, ale za to jest bardzo dużo możliwych twarzy do wyboru i fryzur i tak dalej, więc każdy sobie stworzy to, co tylko będzie miał ochotę. Potwierdzono również to, o czym wiemy już od jakiegoś czasu. W Hogwarts Legacy przyjdzie nam zwiedzić tereny rozciągające się wokół Szkoły Magii i Czarodziejstwa podczas wszystkich pór roku. Będą się one zmieniały w trakcie przygody, więc warto regularnie odbywać wirtualne spacery, by móc cieszyć się każdą z nich. Ja myślę, że cieszenie się otoczeniem będzie raczej wynikało z tego, że będziemy tam robili przygody. Zakładam, że nie będę musiał specjalnie wychodzić i sobie spacerować, żeby zobaczyć ten świat dookoła. Zakładam, że będą nas różne wydarzenia tam przemieszczały po tym obszarze, bo o to chodzi w tej grze, nie? To nie jest tak, że kurde, już dawno nie wychodziłem na dwór, może bym wyszedł, zobaczył, jak zima wygląda. Zakładam, że te pory roku to nie jest coś, co będzie się zmieniało cały czas. Podejrzewam, że w grze będą jakieś etapy, że akty być może. I te akty będą się odbywały o różnych porach roku, no bo czas płynie razem z naszą nauką w szkole, więc nie sądzę, żeby to było coś, co wyjdziemy sobie gdzieś jesienią, potem zimą, potem znowu jesienią. Podejrzewam, że to będzie taki rok szkolny cały i w takiej kondencji ta gra zostanie zrealizowana. Dobrze, że te warunki pogodowe się zmieniają, to jest fajna sprawa. Dodatkowy wysiłek, ale mi się zawsze podobało tworzenie gry w oparciu o ten sam teren, który trochę się zmienia. Bo zakładam, że to jest dużo mniej pracy niż stworzenie zupełnie innego terenu, ale jednak dodaje mnóstwo uroku. Więc wydaje mi się, że to jest taki mechanizm, który mógłby być częściej wykorzystywany w grach. Że odwiedzamy te same miejsca, ale o różnych porach roku i tam się pojawiają jakieś kałuże, albo jest więcej słońca, zmienia się kolor drzew. To nie może być aż tak duży wysiłek, by nie można było tego zaimplementować w miarę regularnie. Nie? Na przykład zaśnieżone te tereny i tak dalej. To jest chyba kwestia podmiany paru tekstur. Ale co ja tam wiem? Ja nie mam zielonego pojęcia. Ja lubię takie rzeczy, które wydają się łatwe do zaimplementowania, a drastycznie potrafią zmieniać odbiór gry, odbiór obszaru.
No i tyle, proszę Państwa. Wstępnie może sobie jeszcze przejrzymy ten gameplay. One się zresztą będą pojawiały w przyszłości, jeszcze jakieś dodatkowe, mam nadzieję. Więc sobie pewnie zobaczymy nieraz. A Hogwarts Legacy na pewno się pojawi u mnie na kanale. Mam nadzieję, że to będzie fajne do ogrania i że będzie to przyjemne do oglądania także. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i pamiętajcie, to, że żeście preorderowali Hogwarts Legacy, wcale nie oznacza, że jesteście transfobami i wcale nie oznacza, że jesteście idiotami i psujecie branżę gier. Spokojnie. Kupcie sobie, najwyżej zwrócicie. Pozdrawiam, trzymajcie się. Hej, hej.